Witam was bardzo serdecznie, ja jestem artysta pisarz, a to jest kolejny odcinek z serii Let's Play Przygod Reksia. I ostatnim razem był odcinek jubileuszowy, 50 z kanału i 30 z Reksia. I uwolniliśmy doktora Livingstone'a i kapitana Nemo z tego oto kotła. Było zamieszanie z pingwejami, ale to już przeszłość, a my kontynuujemy, co się będzie działo dalej. Wszystko w porządku, kapitanie Nemo? Chyba tak. Trochę mi się tylko demolaj zagrzał. Ach, gdyby nie wy, zapewne skończyłbym jako rosół. Czy mogę coś zrobić, żeby się jakoś wam odwdzięczyć? Musimy odszukać Shangri-La. Podobno to gdzieś tutaj, w górze rzeki. Obawiam się, że nie tej rzeki. Nie tej? O matku, to co my teraz zrobimy? Wiecie, że Shangri-La to miejsce straszne. To oj, straszne. Straszne. Ale jeżeli koniecznie musicie tam dotrzeć, zabiorę was. Hau, hau! Tak. Trzy największe znane rzeki, które tworzą delty, to bodajże Amazonka, Nil i Ganges. My udamy się do Gangesu. Zobacz, Rekiu. Mega Koko ukrywał swoją obecnością tajemne przejście. Ano ukrywał. No proszę bardzo zobaczyć, co szaman Rafiki Miki tu odkryć! Co? Rafiku Miku. A przecież, że ukryta jaskinia z obrazki Masajajów i legendarny tunel słoni, który do oceanu prowadzi ponoć. No dobra. Szanowna wycieczko Koko! Na tym malunek widać dozgonna wdzięczność wodza Kukuryka okazana wielkiemu Mkretowi. Jeden Masajaj być w transie i wykonywać pradawny taniec na plecach. To chyba być moja rodzina. Wódz Kukuryk i inni Masajaja wsiadać na statek wielkiego Mkreta i razem z nim wpłynąć w mroczna czeluść dwóch czarnych Mazajów. O tutaj. Mazaje symbolizować ten tu tunel. To znaczy tak, to jest trochę przewalone, ponieważ ten tunel nie biegł poziomo, jak się niedługo będziemy mogli przekonać. I ja nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, jak oni bez statku podwodnego mogli nim przepłynąć, ale to taki drobny szczegół. Tabliczka Amona Kreteca. Czytam. Tu byłem, ale to nie tu. Wódz Kukuryk zna inną rzekę, która też tworzy deltę. Popłynie z nami tunelem słoni, żeby pomóc ją odszukać. Mam nadzieję, że dotrzemy do mędrców w Shangri-La i że oni wiedzą, gdzie szukać kolebki cywilizacji starożytnych Kretonów. Możecie się tego nie spodziewać, ale tu byłem, to jest kolejny cytat. To jest cytat z też 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi. Nie. Przepraszam, to jest cytat z Podróży do Wnętrza Ziemi, kiedy kilku badaczy poszukiwało Podróży do Wnętrza Ziemi, którą ponoć drogi do Wnętrza Ziemi, którą ponoć odkrył jakiś badacz japoński, który nazywał się bodajże Arne Saknussen. I dowodem na to, że on tam w ogóle był, było gdzieś tam wyryte na ścianie, tu byłem Arne Saknussen. No dobrze, a tutaj Nautilus. Reksiu, patrz, Nautilus. Musisz się dobrze wychylić, żeby go zobaczyć. Trzeba donieść o tym kapitanowi Nemo. Jak najbardziej, że trzeba. Wpłynie tutaj i popłyniemy dalej. To już wam mogę powiedzieć. A co oni się tak nagle wloką? Jakoś zawsze szybko chodzili, a tu nagle... No dobra. Kapitanie Nemo! Odkryliśmy tunel słoni, który ponoć prowadzi do oceanu. Na jednym końcu widać Nautiliusa. A na którym? Na tym tu niedaleko. Tak na oko uda się wpłynąć Nautilusem do środka. Tak na oko to wiesz co, rosół. Ale kto nie próbuje, ten nie próbuje. Zobaczy, co się da zrobić. Tak na oko to rosół. Tak. No i dało radę. Ahoj, dało się zrobić. Nautilus jest gotowy do drogi. Reksiu, mój bohaterze. Hau, hau. Chodź tu szybko do mnie, zasłużyłeś na buziaka. Przepraszam was za to infantylne wyrażenie, ale to jednak jest gra dla dzieci, nie oszukujmy się, więc... Buziak musiał się pojawić. Wstyd. Dobra, lecimy dalej. Hau, 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 hau! Żegnaj, szamanie Rafiki Miki. Oby twoje plemię miało zawsze dostatek manioku i batatów. Czy co wy tam spożywacie na co dzień? Żegnajcie, ziemianie! Wszystko w porządku, kapitanie?
Prąd jest silny, a skały ostre. Możemy tylko skręcać do góry. Pełne zanurzenie. Wstrzymajcie oddech. Jeden błąd i po nas. Aha. No dobra, sterujemy Nautilusem. Musimy go utrzymać na w miarę wysokiej wysokości. Zapamiętałem to jako... No właśnie. Dobrze, Reksiu. Zaczniemy wszystko od nowa. Zapamiętałem to jako cholernie wolniejsze. Ale też grałem na wolniejszym komputerze, więc... A nie mówiłem? Dobrze, Reksiu. Zaczniemy wszystko od nowa. Więc może być trudniej niż się spodziewałem. A nie mówiłem? Kurczę. Dobrze, przepraszam was, przepraszam. Zaczniemy wszystko od nowa. Jeżeli będę dużo feli, to przewiniemy, ale tego chciałbym uniknąć. On spada szybciej niż ja się spodziewam. O! Nie, naprawdę, na tamtym komputerze było to dużo wolniejsze i dużo łatwiejsze przez co. Ale też z drugiej strony, jeżeli... Dobrze, Reksiu. Zaczniemy wszystko od nowa. Jeżeli płyniemy szybciej, to niby szybciej się to przechodzi. No nic. Tutaj to jest jeszcze łatwo, bo to jest, jak wiecie... Jak widzicie, pierwszy z etapów podróży, później jest trudniej. No, ostatnia próba i przewijam. Nie ma co, bo to nie ma sensu was tutaj męczyć tym, jak ja się męczę. No i... Dobrze, Reksiu. Zaczniemy wszystko od nowa. Do zobaczenia po drugiej stronie. Czy już jesteśmy? Nie. Przed nami więcej skał, ostrzejszych. Jeden błąd i po nas. Kapitanie, to tu? Jeśli pytasz o silniejszy prąd i ciasne korytarze, to tu. Jeden błąd i po nas. Normalnie zaraz się zaduszę. Czy już jesteśmy? Tak, na mój dziób wypłynęliśmy właśnie na Ocean Indyjski. Dziób nie zwodził kapitana Nemo. Udało się. Wypłynąwszy w okolicach Zanzibaru na Ocean Indyjski, Nautilus wziął kurs na Bombaj w Indiach. Kapitan Nemo. Już myślałem, że dziś tego nie skończę i będę musiał jutro grać, ale dało radę. Reksio i Kari Matahari rzucali sobie nieśmiało spojrzenia i wzdychali. Wzruszająca historia. Zaś Kretes próbował przeprowadzić naradę sztabową. Wygląda na to, że naszą jedyną nadzieją jest odnalezienie siedziby starożytnych Kretonów. A dlaczego? Kto wie? Ja wiem. Nie słyszę. A dlatego, że jeśli wierzyć Amon Kretesowi, poznali oni tajniki. Oj, sorry. Co nas interesuje? Tak. A propos, czy moglibyście się trochę skupić? Bowiem w czasie, gdy ja dedukuję, wy robicie jakieś inne rzeczy. Podsumowując zatem, płyniemy właśnie do Shangri-La. Zresztą podobnie jak kiedyś Amon Kretes. A tam dowiemy się od jakichś mędrców, gdzie ta siedziba Kretonów jest. Albo przynajmniej była. Kto jest za? Kto jest przeciw? Dziękuję. Nie widzę. Zaparowały mi gogle. Po wielu podobnych do siebie dniach Nautilus wpłynął wreszcie do portu w Bombaju. Tu was wysadzę. Dalej musicie podróżować koleją, torami do końca i w lewo. W lewo, aha. Moment! Przecież... Przykro mi, mam zasadę, że dwa razy nie wpływam do tej samej rzeki. Ale sami nie trafimy. Ja was zaprowadzę. Jesteś pewna, że chcesz tam wrócić? Muszę stawić czoła demonom przeszłości. Nie będę cię powstrzymywał. My też nie. No dobrze. Będę was oczekiwał w porcie w Kalkucie. Powodzenia. Porzekłszy, kapitan Nemo odpłynął, a nasi bohaterowie udali się na dworzec i wsiedli w pierwszy lepszy pociąg. Wsiąść do Skąd pociągu. Skąd wiesz, że akurat tym pociągiem nam się to uda? Tu w
Indiach być może się zaśpiewałem melodię, nie pamiętam. Każdy może szło. Sam ustawić tory przed pociągiem. Demokracja. Spróbujcie. To znaczy tak, sprawa wygląda tak, że mamy tutaj zestawy torów, które musimy odpowiednio ułożyć, tak żeby dało się dostać. Wygląda to na łatwe, ale nie jest aż tak łatwe, jak mogłoby się wydawać. Zakręty są nam potrzebne, więc musimy brać dużo zakrętów, ale też inne trasy na przyszłość. Pyk, pyk. Nie wiem, czy zginiemy tutaj jadąc tędy, czy nie zginiemy. Prosto, 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 dalej nie dam rady. Nie, to jest zła trasa, nie tędy. Cofniemy się i złapiemy inny pociąg. W Indiach jest dużo pociągów, więc już niebawem... No dobra, to pojedziemy tak. Moja kolej. Zgadza się, Kretesie. Cały czas jest twoja kolej. Tak. Tak i powiedzmy tak. Może to nam da trochę czasu. Tak. Tak. To powiedzmy. Albo zrobimy coś takiego. Nie, to jest głupi pomysł. Zrobimy coś takiego. Ba, 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 ba. Coś takiego. I coś takiego na przykład. Nie jest źle. Nie wygląda to źle, ale też nie wygląda to dobrze. To znaczy tak. Tak. Dodamy tutaj. To już jest koniec? Nie, to na pewno nie jest koniec. Trochę czegoś prostego, trochę czegoś takiego. Trochę czegoś bardziej. Co? A, bo tu nie ma zakrętu, Boże. Przepraszam was, ale trasa już jest dobra. Trasa jest dobra. W Indiach jest dużo pociągów, więc już niebawem. No dobra, teraz moja. Nie, nie tędy. Zgadza się, kręcę się. To nie jest takie trudne, więc tutaj akurat nie mamy się co specjalnie obawiać. Chociaż nie, 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 nie. A możemy i dołem pojechać, spróbować, zobaczymy co to będzie. Co to będzie, jak pojedziemy dołem? Na przykład coś takiego i potem coś... nie ma. Nie ma takiego. Nie ma takiego, żeby tu podjechać. O, tu jest. Jak nam... I co my teraz zrobimy? Cofniemy się i złapiemy inny pociąg. W Indiach jest dużo pociągów, więc już niebawem... No dobra, tutaj, teraz moja kolej. Tutaj, cały czas jest twoja kolej, przypominam ci, Kretesie, tutaj. I tak, i już mamy zapewnioną przyszłość. Teraz tak, tutaj jest mi potrzebne coś takiego, tutaj jest mi potrzebne coś takiego, tutaj jest mi potrzebne coś takiego. I już widzicie. Ba, 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 ba. Wszystkie zakręty, bo zakrętów nam potrzeba jak najwięcej. Ten się przyda. Ten się przyda. Kawałek prostej trasy, trochę więcej prostej trasy. Ten też tutaj, 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 tutaj mi go dać. Jeszcze więcej prostej trasy. Kawałek takiej trasy. Nie, on za szybko jedzie. Nie dam rady tego załatwić w tym tempie. Ale jak zrobimy tak, dobra. Nie, dobra, ogarniam, ogarniam. Tym razem nam się uda, przynajmniej taką mam nadzieję. Dużo pociągów, więc już niebawem. Więc jest tak, coś takiego. Coś takiego, coś takiego. Znaczy nie to, że on za szybko jedzie, tylko trasa się za wolno przewija. Jakby trasa mogła się trochę szybciej przewijać, to by mi było dużo wygodniej, ale niestety. Gdzie jest takie coś? Zakręty, musimy brać wszystkie zakręty. Już nie wiem co nam z tego przychodzi ostatnio. A gdybyśmy pojechali tak na przykład. O i potem tak. I potem na przykład coś takiego. Zginiemy przez to? Przez jedną moją głupią decyzję nie zginiemy. Ale też nie pożyjemy za długo. O, słuchajcie. Nie wygląda to źle póki stoimy? Co. Tylko przez chwilę, w końcu przecież zajechaliśmy na jakiś dworzec. Aaaa, za krótka chwila, spodziewałem się, że potrwa trochę dłużej. Coś takiego jest mi potrzebne, o coś takiego, dokładnie. Jesteśmy zabezpieczeni na kawałek przyszłości. O, tutaj stoimy dłużej. Ba, 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 ba. Jakiś coś prostego, jest zwycięstwo, a nie mówiłem, że za tym razem się uda? Mówiłem? Mówiłem, no. Jestem prorokiem. No, połowa drogi za nami. Połowa drogi. Jest dużo pociągów, więc już niebawem...
No dobra, teraz moja kolej. Zgadza się. To może na przykład coś takiego i coś takiego. I ten zakręt tutaj poproszę, ten zakręt poproszę tutaj. Nie, wszyscy zginiemy. O, nie zginiemy. Ten zakręt by mi się przydał. Jak widzicie, niektóre fragmenty są przytwierdzone, ich nie mogę ruszać, dlatego nie biorę wszystkiego. Co mogłoby się teoretycznie przydać? Coś takiego, na przykład takiego. I teraz takiego. I takiego. I jeszcze coś takiego. Idealnie. A teraz coś takiego. I coś takiego. No, widzicie, jak nam ładnie idzie. Póki co. Co my teraz zrobimy? Co? Bo tu jest kamień, ja myślałem, że on pojedzie. Jezus Maria. Dobra, sorry za moją głupotę. To była moja wina. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Ideo Precor, Batam, Mariam Semper Virginem i tak dalej. Coś takiego. Teraz tak. Kawałek prostej trasy. Szybciej się przewijaj. Tak. Boże. Tak. 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 Teraz coś takiego. Tak. I tak. O, widzicie? Jak ładnie. Że teraz tak. Coś zrobiłem, tylko nie wiem jeszcze co. O, mamy coś takiego, tylko że to jest śmierć chyba pewna. Tak, to jest definitywnie pewna śmierć. Chyba że zrobimy coś takiego i teraz coś takiego. I teraz coś takiego i teraz coś... God, coś takiego jest mi potrzebne. A, tutaj taki zakręt powinien być, Boże. Teraz mi się wydaje, że gdzieś jest coś, czego tam nie ma. Rozumiecie, o co mi chodzi. Zgadza się, Kretesie. Kurczę, już patrzę, jest tak z 16 minut mniej więcej, nie? A chcę jeszcze dzisiaj przejść całe Shangri-La, które jest miejscem strasznym, ale koniecznym. Tak. Wszystko jest gotowe. Może pojedziemy trochę inną trasą teraz na przykład. Na przykład tak. Tak i na przykład tak. I na przykład tak i na przykład tak. A potem nie, to był głupi pomysł. Ale co tam, byłem młody, mogłem się pomylić. Nie. A jakbym miał tory, to bym się połączył tutaj, tak, wiecie? Odkryłem wadę tutaj czego systemu kolei. I co my teraz zrobimy? Cofniemy się i złapiemy inny pociąg. Możemy w ogóle spróbować pojechać górą. Dużo pociągów, więc już nie na przykład w ten sposób. Teraz moja kolej. Zgadza się, Kretesie. No przewijaj mi się szybciej do przodu, bo wszyscy zginiemy. No proszę. I jesteśmy tam, gdzie byliśmy, tylko że dużo szybciej. Za mało jest prostych fragmentów. Jak co ja mam jechać? Teraz zrobimy? Cofniemy się i złapiemy inny pociąg. Za mało jest prostych fragmentów. Pociągów, więc już niebawem... No ajajajajaj. Teraz moja kolej. Zgadza się, Kretesie. Jednak jedziemy po staremu, słuchajcie. W sensie, że dołem. Proste fragmenty na zapas. Takie mi tutaj coś tutaj, takie mi tutaj coś tutaj. Proste fragmenty, Boże, jak jest mało prostych fragmentów na tej trasie, to jest po prostu aż wstyd. Naprawdę. Bam. Nie, tu powinien być zakręt. Cholera, dlaczego w pobliżu nigdy nie ma takiego zakrętu jak chcę? Co ja robię? Boże! Stój! Prrr!
co my teraz? Dobra, ale to już kawałek na samą panowanie. Być może za tym razem się uda. Jeszcze mamy sporo czasu. Nie ma się co śpieszyć. Moja kolej. Zgadza się, Krytesie. Ten mi będzie potrzebny. Z tego co pamiętam. Trzeba się nauczyć tej trasy na pamięć i będzie spokój. Coś prostego na przykład, coś takiego. Znowu coś prostego. No i widzicie, nie ma prostych fragmentów. O, tu jest jeden. Za dużo chcę jeździć w pionie. Tak. Tak. Boże. Tak. Coś prostego, Boże, jest coś takiego na przykład. Nie tędy! Miałeś skręcić, Boże! Przewaliłem, dobra. To był mój błąd. Cofniemy się i złapiemy inny pociąg. To był mój błąd. W Indiach jest dużo pociągów, więc już niebawem. No dobra. No i widzicie, już bym mógł się przewinąć, pojechać do przodu i cokolwiek ciekawego zrobić. No ale nie! W ogóle ciekawe, jak Kretes wybiega przed pociąg i układa te tory. Dlaczego nie mogliby pójść na przykład na piechotę? Przecież to tylko kawałek. Tam coś prostego. Tam coś w stylu. O, coś w takim stylu. I pionowy. Pionowy jest tutaj jeden. Tu jest jeden pionowy. A, tu jest drugi pionowy fragment. Teraz jest mi potrzebny taki oto zakręt i coś prostego i coś prostego na przykład. I jeszcze jakiś taki na przykład taki zakręt i taki na przykład taki i na przykład taki i na przykład ajajajajajajaj. Kurna, za mały jest, nie, po prostu brak, mamy deficyt prostych fragmentów. Myślałem, że to szybciej pójdzie. W Indiach jest dużo pociągów. Ale i tak jeszcze mamy trochę czasu. No dobra. Teraz moja kolej. Odcinek może być trochę dłuższy niż normalnie. Mam dość, trzeba wyłapywać wszystkie proste fragmenty i przenosić je, bo jest cholerny deficyt prostych fragmentów. Nie to, to mi tu przerzuć. Ojej, przysnąłem. Jak nam... Ach, tu zabrakło. Boże, bo go zabrałem od razu, pomyślałem, że to jest prosty fragment. No nieważne. Znaczy, to jest prosty fragment, ale... Więc już niebawem... No dobra, teraz moja kolej. Zgadza się, Kretesie. Deficyt prostych fragmentów wiodących w górę, one są akurat najbardziej potrzebne. A ja jeszcze panikuję, jak dostaję jakiś taki... Jak już jest pociąg blisko, to ja panikuję i nie wiem, co robić i jest źle. O, ten fragment mi będzie potrzebny tutaj. No jedź szybciej. Raz człowiek chce, żeby jechał szybciej, raz wolniej, a on ma nas słuchać, tak? Prosty fragment, tutaj, kurna, prosty, coś takiego, coś bardziej w stylu takiego i kawałek prostej drogi, skręt w dół, coś prostego, kawałek czegoś takiego, coś takiego, doskonale, teraz, co ja mam tutaj zrobić? Co ja mam zrobić? Coś takiego i dwa kawałki prostej drogi, czyli najtrudniejsze, co w ogóle mogli mi dać. Jest! Wygraliśmy! Dobrze! Dobra nasza. Już teraz to już z górki przejdziemy całe Shangri-La szybciutko i będzie spokój. Znaczy mam nadzieję, że szybciutko, jeszcze z 10 minut tam zostało na pewno, ale to taki dłuższy odcinek. Jesteśmy na miejscu. Dobra robota, chłopaki. Karinata poprowadziła Reksia i Kretesa wąską, zarośniętą ścieżką w stronę pobliskiej skały. Oto wrota Shangri-La. Chodź, bo ono gdzieś tu się czai. Łomatku, joko ono! Ja się czaję! Ale ty nie jesteś żadną ono, jesteś samiec? Jestem zwierzę. Zwierzę Hanoi. To zwierzę. A konkretnie jestem słoń. Ten jestem słoń. Strażnikiem wrót Shangri-La. Zwierzu Hanoi. Musimy się dostać do środka. W takim razie zapraszam na pięterko. Jeżeli uda wam się rozwiązać zagadkę, wrota do Shangri-La staną przed wami otworem.
A, zagadka jest banalna. Trochę długo trwało, ale banalna. Zadanie polega na tym, by przestawić tę oto wieżę z lewego słupka na prawy słupek. A może... Żółwia damy... Połóżmy kurę. Żółwia damy. Najpierw musimy uwolnić słonia. A węża. Nie, nie tak powinno być. Tak. Musi być większy. Tak. Żółwia damy. Tak. 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 Powiedzmy i teraz tak. Tak. Musi być większy. Wiem, że musi być większy. Tak, tak. Żółwia damy górę. Tak. 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 Zaś tutaj, to na wiele. Widzicie, jakie banalne. Jest. Słoń przestawiony. Damy. To już będzie banalne. Musi być większy. Połóżmy kurę. Żółwia damy. Czysty banan. Zaś to bydle. Tak, 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 tak. Żółwia damy. Tak, tak, źle. Tak. Tak, tak. Zaś to tyle. A, tygrys, zapomniałem o tygrysie. Cholera. Właśnie tak coś mi tu nie pasowało. A nic, to nic, to się da naprawić. Połóżmy kurę. Żółwia damy kurę. Niedobrze. Trzeba zrobić tak. Tak, tak, żółwia tak. Damy. Mam nadzieję, że wszyscy mniej więcej ogarniają, co tu robię, bo to jest naprawdę łatwe. A węża? Nie. Zaś to bydle? Jednak dobrze myślałem, żeby tak zrobić, tak zrobić. Tak zrobić. Żółwia tak damy. Zrobić. Tak zrobić, tak zrobić, tak zrobić. Tak zrobić, tak zrobić, tak, tak zrobić, tak zrobić, tak zrobić, tak zaś zrobić. To bydle. Tak, 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 tak. Żółwia damy na węża. Tak, 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 tak. I proszę, zagadka rozwiązana. Jedna z moich ulubionych minigier w Reksiu. No i proszę bardzo. No i proszę, jacy zdolni. Et voilà, le Shangri-La. Miejsce straszne. Przygotujcie swoje umysły, jak mawiałem psychonauci. Nie. Zostanę i przytrzymam drzwi. Ja już kiedyś tam byłam. Powodzenia, Reksiu. Będę czekać. Darwas, la, la, la. Shangri-La, la, la. Hippisi. Dzień dobry, la la la. Hi-pisi. To jest straszne. Po prostu ich ignorujmy. Witajcie, niebiescy ptakowie. Jestem Kan, guru tutejszej śpiewającej społeczności. Witaj, kanguru. Kangurze. Kanguru. Kanie górze. Nie. Kanie guru, tak to powinno się odmienić. Jeżeli traktujemy to jako słowo, kan jako imię i guru jako osobne słowo. Ale jeżeli traktujemy to jako kanguru, no to oczywiście kangurze. Kan guru ty, czy jesteś mędrcem Shangri-La, którego szukamy? Niestety nie jestem, ale kto pyta, nie błądzi. No to pytam. Droga do wiedzy prowadzi przez świątynię. No to musimy się tam dostać. Nie każdy jest godzien postawić w niej łapę. O tym decyduje cała nasza społeczność. Niech usłyszę jej głos, a głos
niech oznacza przyzwolenie. Rozwolnienie? Hał, hał, hał! Aha. No dobra. Czyli wystarczy połysać monety, żeby ładnie śpiewali. Nie, nie jesteś Rolling Stone. Jeszcze zaczną śpiewać protest songi. To niech zaczną. Niech bez szansę ma. Dobrze, to jest to. A ty co śpiewasz? Puk, puk, pukam. Mówią sobie w mieście. A jakby mu zabrać ostatnią monetę? Nic nie śpiewa. Trzeba sprytnie myśleć. Jak zauważyliście, monety mają logo Idem Media na sobie. I wszyscy śpiewamy. Wpuśćcie słońce. Nie. Jestem marzycielem. Teraz zdecydowanie. I wszyscy śpiewamy. Dobrze, a ty co śpiewasz? Niech pies szansę ma. Powinno być dobrze, a ty? Niech pies szansę ma. Doskonale, i wszyscy razem. I wszyscy śpiewamy. Niech pies szansę ma. Et voilà. Udało się uzyskać przyzwolenie. Czy to jest wystarczające rozwolnienie? Hał, hał, hał! Udało się wam, a udaność to pierwszy krok na drodze do otwarcia. Jak to pierwszy krok? Na kopiec kreta! Niemalże straciliśmy słuch! Twoje emocje, krecie, musisz nauczyć się je kontrolować. Harmonia jest kluczem. Musicie odnaleźć harmonię ze światem. Zauważyłem, że jest tutaj, nie wiem, czy przypadkowo, czy specjalnie symbol oka. Patrzcie, oko, taka tutaj źrenica, tutaj, znaczy tęczówka, źrenica i to białe dookoła, nie pamiętam jak się to białe nazywa. Harmonia ze światem, to jest oczywiście gra słów, ponieważ nie chodzi mu o harmonię wewnętrzną, tylko o harmonię w sensie akordeon. Patrz, w sensie taką harmonijkę. Harmonia, tak sobie tu wichi i powiewa. A tutaj symbol, ta pacyfka. Proszę. Masz harmonię ze światem. Przynosimy odnaleziony akordeon ze światem. Czy teraz możemy wejść? Odzyskaliście harmonię ze światem. Dobrze, zatem przygotujcie się na najbardziej mistyczne doznanie waszego życia. No matku, wziął i mistycznie zniknął. Ale nie miał na myśli tego zniknięcia. O nie, najbardziej mistyczne doznanie swojego życia czeka nas wewnątrz. Nareszcie cisza. Reksiu, zobacz! To komnata starożytnych kretonów! Owszem, to komnata starożytnych kretonów. Którą odkryliśmy w Egipcie, na boga Twaroga! Gdzie mój notes archeologa? Najśmieszniejsze jest to, że te, których tutaj brakuje, są w Egipcie i vice versa. Ale oczywiście nie wszystkie. Ta jest kompletnie zniszczona. Na szczęście już wiemy, co na niej było. No wiemy, wiemy. To znamy. Kretoni postanawiają się osiedlić i tak dalej. Mhm. I nagle? Pamiętasz, Reksiu, nietęgie miny Kretonów? O, ty teraz tutaj. Wiadomo, co się stało. Zostali wypędzeni przez lokalnych. Jak myślisz, co się stało? Przeteleportowali im dinozaura niechcący do jaskini? No, kto wie. Kretoni najwyraźniej nie poddali się. Będąc archeologiem, wnioskuję, że zbudowali jakiś gigantyczny pojazd. Chyba statek. Zaraz, o co tu chodzi? Już wiem! Teleport! Zwróć uwagę, Reksiu, że obie jego części rozmieszczone są odpowiednio na dziobie i na rufie. Tak, to był niezwykle sprytny system podróżowania, do którego ja nadal w stanie jestem rozumieć. Poruszałem się za pomocą dwóch teleportów do przodu, a teleporty się poruszają z nimi, czy o co tu chodzi? Tu widzimy statek, a właściwie pływającą, latającą wyspę w całej okazałości. Wnioski nasuwają się same. Aby płynąć do przodu taką wyspą, wystarczy przeteleportować rufę w miejsce dziobu. Toż to jest genialne! Perpetuum mobile. Z tego swoją drogą nawet widziałem... Dr. Jones by nic nie wyczytał. Bardzo ciekawe...
projekty Perpetuum Mobile napędzane na przykład na kulki albo na młoty, ale niestety nie działały, ponieważ w momencie, który je wynaleziono, czy na przykład Leonardo da Vinci je projektował, nie znano jeszcze pewnych praw fizyki, które znamy obecnie. Ta tablica się kompletnie rozpadła. Pewnie przez te śpiewy. Te katastrofy już widzieliśmy wcześniej częściowo. Ciekawe, co się stało. Zapewne w coś się wteleportowali biedacy. Statek im się zepsuł. Co my tu mamy? Trzy grupy rozbitków płyną w trzy różne kierunki świata. Jedna w lewo, czyli na zachód, jedna w prawo, czyli na wschód, a jedna tak jakby w dół? A, możliwe! To pewnie ci, co wyleźli z ziemi w Egipcie. I patrz, każda grupa coś tam kitrasi. Nad głową. No, takie jakieś prostokąty. Aha. Może to czekolada? Nie, to nie czekolada, to też się wszystko rozwiąże w przyszłości. Z tego to nawet doktor Jones by nic nie wyczytał. A to jest chyba to, co tutaj było, że się osiedlili w starożytnym Egipcie, Krytoni. Ta tablica się kompletnie rozpadła. O tym nie mamy pojęcia. Te śpiewy. Ale? Jacyś Krytoni przypływają do Delty, zapewne w górze tej rzeki założą Shangri-La. Mhm. To chyba ci, co płynęli na wschód. I tu się kończy ich historia. Czyli jak wiadomo, starożytni Krytoni założyli cywilizację starożytnego Egiptu, a także Shangri-La. Czyli to są dość wielkie dokonania, mieli znaczący wpływ na historię świata. A tu się kończy historia. Patrz, tu na końcu też jest takie coś jak tam w Egipcie, ale trochę inne. Przerysuję to. Tak, oczywiście przyda się. No, Kanie Górze. Kanie Guru. Czy na pewno chcecie ich spotkać? No jasne, że chcemy ich spotkać. Oj, Krecie. Tylko ci, którzy posiedli równowagę wewnętrzną, mogą stanąć pyskiem w pysk z mędrcami z Shangri-La. Ależ ja jestem kompletnie niezrównoważony. Spróbujcie. Może najpierw pies. Reksio skupił się wewnętrznie. Wszystkie ważne dla niego rzeczy musiały trafić na wagę, zaś waga musiała się na koniec zrównoważyć. Mogę ci zaglądać przez ucho? Ua, ale kolory. Tak, musimy... Każdy ma swój ciężar i musimy to zrównoważyć. Moja osoba. Ważna. A, Kredes jest ważniejszy od Kalimaty Hari. Dzielność. Ważna. Idea bycia psem. Ważna. Pełna miska, mniej ważna, Buda. Au, au, au. Ach, idealnie. Widzicie, jak jestem dobry? O matku, aleś się zrównoważył, Reksiu. Bije od ciebie taki mistyczny blask. Au, au, au. Pewnie, że spróbuję. A teraz trudniejsze. A więc tak wygląda przekrój poprzeczny przez moją duszę. Moja kochana Moni. Tak, to ważna rzecz. Moje gogle, ani drgnie. Godziwe warunki pracy. Nie? Reksio, ten dzielny, duże znaczenie w moim życiu. A, Reksio ma większe znaczenie niż Molly. Zero reakcji. Spokojna starość, zero reakcji. Higiena osobista. Duże znaczenie w moim życiu. Makaron. Duża ważność. A, makaron jest chyba najważniejszy z tego wszystkiego. Sporty ekstremalne, ani drgnie, pokój na świecie. Duże znaczenie w moim życiu. A, to jest trochę za ciężkie. To ważna rzecz. To na przykład przełóżmy... Ani drgnie. Nic nie zmienia. Przełóżmy to tutaj. I to tutaj. Nie? To jest za ciężkie. To zabierzmy sporty ekstremalne stąd. I higienę. Tak. To moje gogle. Ale to może zabierzmy na przykład pokój na świecie. Chyba sam siebie nie zwokój na świecie. A sporty ekstremalne, a na przykład gdybyśmy godziwe warunki pracy, zamiast za sporty ekstremalne. A, udało się. Gratuluję, Krecie. Byłem przekonany, że ci się nie uda. Nie wyprowadzaj mnie z równowagi, Kangurze. Uwaga, najbardziej mistyczne doznanie w historii. Spotkam się z mędrcami. No dobrze, zaraz staniecie przed obliczem mędrców, pamiętajcie. Możecie im zadać tylko jedno pytanie. Reksio i Kretes sami wstrzymali oddech. Mędrcy Shangri-La. Oto za chwilę mieli poznać odpowiedź na dręczące ich pytanie. Oto oni.
O matku, to święte krowy! Szanowni mędrcy z Shangri-La, mamy takie pytanie. Czy jest jakiś sposób, żebyśmy wrócili do domu? Ale jeśli jest, to jak i gdzie go szukać? Koniec pytania. Poznaliście odpowiedź. Stój, czekaj! Właśnie. Nie bójcie się, to wszystko ma sens. To jeszcze jedno szybkie pytanie, tym razem precyzyjne. Właśnie. Gdzie znajduje się siedziba starożytnych kretonów? Kpicie sobie z nas, mędrcy? Nie kpimy! Czas minął. Co to za odpowiedź? No i szlauch trafił moją wewnętrzną równowagę. Odpowiedź, przyjaciele, powiewa na wietrze. Nam nie powiewa. Nic tu po nas, Reksiu, wracamy. Dobrze, to był dłuższy odcinek w ramach rekompensaty za to, że mnie nie było chyba z 2 tygodnie. Tak samo jak połączony z tym, że niedawno była demonika całkiem. Dobrze, dziękuję wam, że byliście dzisiaj ze mną przez te 40 minut. Ja trochę dłużej, ale to mniejsza z tym. Żegnam was, jak widzicie, odpowiedź ma sens, ale dopóki się nie przejdzie gry, to nie zrozumie się tego. Fabuła jest naprawdę najbardziej chyba zagmatwana z wszystkich części Reksia, przebija nawet wehikuł czasu, co jest dość trudne. No dobrze, dziękuję wam, że byliście ze mną. Pokój nad Izraelem! Mam dość tego, tego się nie da przejść. Za szybko, mam za szybki komputer na tą minigierkę. To jak za szybki? No zobacz jak to działa. Za płynnie chodzi. Tak, za płynnie i za szybko chodzi. Nie da się grać. Patrz. Już spadam, szybko! Nie! A jak raz uderzysz, to przegrałeś? Tak. Pokaż. No dobra. Okej, ja. A co, odcinek odbywasz? Tak. I teraz przewijasz. Tak. A! No fajnie. Myślę, że uknę to i kiedy indziej nagram, bo nie chcę mi się dzisiaj męczyć. Mogę ci to przejść, tylko góra. Nie dasz rady. No dobra, ty dasz. O, wpytę. No, sam widzisz. Nie będzie łatwo. Nie, dobra, no mi się przechodzi, dam radę. Ale ja też. Ty, to jest jakaś inna trasa cały czas, czy co? Tak. Znaczy, no nie cały czas, czasem się zdarzają takie same. To bardzo niedobrze. Gdzie najdalej doszedłeś? Już było to miejsce. A jest tu jakiś zapis, czy ja muszę to całe bez tego? Nie, no jest zapis tam, jak dojdziesz do tego ciemniejszego zielonego. A, bo tu jest ciemniejsze zielone. Tak, jest ciemniejsze zielone. Już niedaleko. Oj, nie jest łatwo. Kurna masz, ale dobry jesteś. Już, proszę cię bardzo, masz zapis. Ja pierniczę, za drugim razem. Nudzi mi się to tam. Dalej. Chodźmy dalej. Matko, teraz jest szybciej. Jeszcze szybciej? No. A to jest plus w sumie, powiem ci. World is imperial. Właśnie o to chodzi, żeby było All szybciej. All good is consumed by evil. The end is near. Aj. To nie będzie takie proste. Zabaj mnie, a zacznę za chwilę. Fail. Jak? Dlaczego? Co się stało? Nie. Już trudniejsze niż myślałem. A mam cię. Już miałem 5 szóstych. O kurna maś, to jest posrane, ja bym tego nie widział. Tam. To trzeba mieć dobrą trasę. Już tu byłem i zginąłem. Nie pokazuj mi, bo zginiesz. No Maciek, jestem na początku, co za różnica. No czas. Co? To nie patrzę, jest czas. Oj tam, ale no i tak bym nie zginął przecież. Takiego czegoś. Oj, patrz, teraz mam farta. I właśnie zapeszyłem. Ale nie, to też jest słabo. On nie lubi tych prostych tras. Nie potrafię wiedzieć, kiedy on zaczyna spadać.
to się samo się przez się. No właśnie, widzisz, to by się samo przez. Ile już? Już jest prawie koniec. Gdzieś tu. Uważaj, uważaj, uważaj! Gdzieś tu jest. Boże, szurowałeś pod nie, czekaj, tu jest koniec. Juhu! Czekaj, kto tu jest? Ta Rekszuwa. Karimata Hari, Reksio, Kapitan Nemo i Kredes. Jest tu ten Reksio? No tutaj. O, no idziemy. Wow, trochę szybciej, bo co to dla nas? Jeszcze szybciej? Nie wiem, czy się tak wyrobić w ogóle. That's the madness. It's madness. Madness. This is Sparta. Przyzwyczaiłem się do tej. Ale on jest jakim, wiesz, super artystą. Aha. Ale nie to, że jakoś nas ten specjalnie. No wyrażam, no przecież tutaj nawet nie zahaczymy. Tylko czasem się trochę lekko śmieje, ale poza tym to nie za bardzo, ale lubi dyskutować o religii. To źle. Uważa, że nasza jest bez sensu. No właśnie. Dlatego mówię, że źle. On w nic nie wierzy? Nie, chyba nie. Zapytaj, a jaki dla niego był początek świata? A bam, jest świat i ich ludzie. Tak, dokładnie. Mądry człowiek. Bam, najlepsze wniesienie. Fizycy już wszystko policzyli, co tam się działo. Ups. Nie, wcale dało już ponad połowę. O kurna. Wow. Uhu. Wow. Prosta trasa ale jestem do part. O. Raj! Nie zabij się! Wiem, co robię, ale tu już. Zabij się! Uduszę cię, byliśmy tak blisko. Maciek, bo tu się nie da. To jeszcze mieć farta, żeby ci właśnie taka trasa nie wyskoczyła, bo tam raczej już się nie będzie dało. Jakby było, tak się dało, jak dół kliknąć, to na spokojnie, ale. Widzisz, nie, tutaj się dało, ale. Ale szorujesz pod nie. Też łatwo. O, pokażę jaką ładną przepić. Tu trzeba szorować pod nie. Juhu! Tak, teraz Maciek, teraz. A, spoko, sorry. Teraz szoruję pod nie. Ile już? O, już daleko. Można zobaczyć, jak wygląda Terry Pratchett na okładce książki. No i nie dałeś. To jest Terry Pratchett? No. Serio? No. On jeszcze żyje? No. Masz 60 par lat. A Tolkien nie żyje. Nie, Tolkien już dawno nie żyje. No ta. Czego jak on się urodził w 1800, który myślał. Ale po LARPowci wzięliby go na króla. Zobacz, tak wygląda Terry Pratchett. No nie patrz, no szorowałem pod nie. Ma 60 par lat. Jest jego pierwsze opowiadanie, które napisał. Tak, to samo to. On swoje pierwsze opowiadanie napisał w wieku 13 lat. Ja swoją pierwszą książkę skończyłem w wieku 14. Daleko, a już nie. Byleby się teraz nie walić. No czekaj, to jest szalony wyścig kurna świrusów porypanych. What? Yes. Daj komenta. Już. Dzięki wam serdecznie, do widzenia. Dziękuję bardzo serdecznie.